Witam Was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie na kanale na YouTubie w ramach programowania liniowego. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale ilościowych, jak badania operacyjne, matematyka, statystyka, ekonometria i wiele innych. Całość mojej oferty naturalnie możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom z różnych uczelni, więc nie powinno być problemu. Piszcie od razu, najlepiej od razu na zadaniaprojekty.pl, zadania-projekty@wp.pl, z załącznikami. Gdy będę miała możliwość, na pewno się z Wami odezwę, czy z Wami skontaktuję. A dzisiaj Wam chciałam pokazać zagadnienie transportowe, a dokładnie taki fragment jak zmiana planu bieżącego. Generalnie chodzi o to, że jeżeli ja tutaj mam wskaźniki optymalności, które są nieoptymalne, to znaczy wyszły dodatnie, w moim rozumowaniu wskaźnik optymalności jest liczony jako koszt pośredni minus bezpośredni, ten z początku zadania, i wychodzi mi na to, że mam tutaj jakby do poprawy plan, gdzie wskaźniki optymalności najgorsze jest o wartości 50 i tutaj 50, to należałoby ten plan któryś pierwszy, drugi, trzeci ulepszyć i najlepiej jest wybrać ten wskaźnik optymalności, który jest najgorszy, czyli najwyższy, 50. 50 wypada tutaj i w tak bieżący wyglądał plan i trzeba go poprawić. To znaczy coś dodać, coś odjąć na poszczególne trasach. I teraz tak, jeżeli 50 wypadało tutaj, oznacza to tyle, że tutaj powinno nastąpić zwiększenie. Ja stosuję kolor czerwony, żeby to pokazać, że tu jest na plus, tu będzie zwiększenie, więc tu na tej trasie musi być zmniejszenie, bo już zabieramy to w tym momencie od dostawcy pierwszego. Jeżeli odbiorca trzeci na tej trasie dostanie mniej, to na tej powinien dostać więcej. O, zobaczcie, tak, więcej. Tu powinno być znowu zabrane, bo liczba tych jakby zwiększeń i zmniejszeń dla każdego dostawcy powinna być taka sama, czyli to powinno być najlepiej taki kwadracik, ale tutaj widzę, nam to nie wyjdzie. Bo tak, jeżeli teraz tu zmniejszę, to tu muszę zwiększyć, ale co tutaj zmniejszę? No nie da się. Ja Wam powiem w ten sposób, nie zawsze jest tak, że od razu jest bardzo prosto wyznaczyć obszar ten zamknięty ze zmianą bieżącego planu. Jeżeli teraz mogę zacząć od tej 50, bo tu nie ma znaczenia większego, tutaj na tej trasie zwiększę, tu mogę zmniejszyć. Jeżeli tu tu było na plus, tu jest na minus, to gdzieś bym musiała zwiększyć. Najlepiej działać w ogóle po tych transportach, gdzie to jest podane. Więc jeżeli te dwie 50 nam nie pasują, bo nie ma takiego prostego, ładnego układu, gdzie zwiększenia i zmniejszenia są dokładnie po trasach, to nie 50, to może choćby ulepszmy 30. Tam, gdzie jest wskaźnik optymalności 30. Zobaczcie, tu jest 30 i tu jest 30 i tu jest 30, za które się weźmiemy, nie ma znaczenia. Jeżeli teraz na przykład tu potraktuję, to było najwyższy, gdzie się wskaźnik optymalności, gdzie się da coś uzupełnić, to tu wstawię kolor czerwony i teraz tutaj będzie ujemny i tu ujemny i tutaj dodatni. Taki zapis na pewno pozwoli nam na zoptymalizowanie bieżącego planu i przypomina to właśnie taki układ zamknięty, że bardzo prosto można wyznaczyć tutaj zwiększenie, zmniejszenie, a tutaj też zmniejszenie i zwiększenie. Zarówno zwiększenia i zmniejszenia dla odbiorców, jak i dla dostawców są ze sobą zgodne. Jest tyle samo sztuk na zwiększenie i zmniejszenie. Więc teraz chwileczkę, chwileczkę. I teraz, żeby co tutaj zrobić? Właśnie, ulepszyć ten plan, to trzeba wziąć najmniejszą liczbę spośród tych miejsc, gdzie będzie spadek transportu na konkretnej trasie. Więc jeżeli zmniejszenie będzie o 350 lub 300, to najniższą z tych możliwych zmniejszeń jest wartość 300, a więc w tym momencie ten nasz plan, który podlega zmianie, ja sobie wklejam tutaj. I jeżeli zwrócicie uwagę, przed było 68 tysięcy, teraz też
Koszt bieżącego jest 68. Jeżeli to zmienię, że na tej trasie tutaj dodam 300, tutaj też, a tutaj 300 odejmę i tutaj, to koszt tego planu obecnego numer 2 powinien ulec zmniejszeniu. Tu zmniejszam o 300, tutaj zwiększam o 300 do 500, tutaj nic nie będzie, a tutaj będzie 300. I co to nam daje, że jeżeli zwróćcie uwagę, suma wszystkich transportów na tej trasie wynosiła 2200, teraz też wynosi 2200, ale w innym układzie i koszt planu, jeżeli wynosi 68 tysięcy jednostek pieniężnych, to teraz już tylko 59. Oznacza to tyle, że dobrze przeprowadziliśmy optymalizację, zmianę tego planu, to akurat numer 1 na numer 2, gdyż nawet zwróćcie uwagę, to, że nie zmniejszyliśmy wskaźnika optymalności, czy nie wykorzystaliśmy tego najwyższego wskaźnika optymalności, to doprowadziliśmy do planu, który jest bliższy temu optymalnemu, bo nie zawsze jest możliwość wykonania tego obszaru zamkniętego. Skorzystałam trochę ze wskaźnika optymalności o niższej wartości, ale co faktycznie doprowadziło do ulepszenia bieżącego planu, co jest jak najbardziej wskazane. I kończę omawianie tego zadania z badań operacyjnych, z zagadnienia programowania liniowego z wykorzystaniem metody transportowej. Jeżeli potrzebujecie się ze mną skontaktować, jak najbardziej mailujcie na zadania@projekty.małpa.wp.pl, ewentualnie wejdźcie na adres strony zadaniaprojekty.pl. Ja kończę omawianie tego zadania. Sami zapraszam Was do subskrypcji kanału, czy konkretnie tego filmu. Udostępniajcie moje filmy znajomym, umieszczajcie na swoich forach, linkujcie w mailach, co jest potrzebne i korzystajcie z całej tej wiedzy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.